Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was już na kolejny odcinek z Kraina Tornad, City Skies, PlayStation 4. Co dużo nie mówić, no, witam na naszym mieście. Trochę się pozmieniało, ale nie dużo, czyli dużo Was nie ominęło. Po pierwsze, czytałem Wasze komentarze, co oznacza, że mamy ponazywane dwa ronda. No i dwie linie meta, bo już jak była jedna nazwana, to drugą też nazwaliśmy. Po pierwsze, mamy tutaj rondo, ono się nazywa, jak możecie zauważyć, dwubambajowe jajondo, więc proszę bardzo. I drugie rondo, tym razem już takie bardziej normalne, rondo przedmieścia. Oczywiście w City Skylines na PlayStation 4 nie ma polskich znaków, więc wygląda tak, wygląda. Swojego nie wiem, czy wiecie, ale na początku jeszcze City Skylines, w jednym z pierwszych odcinków, jak nadawałem, były złotówki, a nie dolary, jako waluta, więc też ciekawostka. I zmieniłem dwie z linii metra. Mamy dwie linie. Linia tutaj. Linia M2 WZ, z czego ona się, to jest ta właśnie ta dłuższa i ona się nazywa, a czekajcie, jestem 2M2, to coś źle wpisałem, to jest M1, z czego tak, krótsza na razie linia jest M1, czemu? Ponieważ ona będzie jechać później długo bardziej przez tą część, a M2 jedzie pod Wisłą, czyli pod rzeką, więc stwierdziłem, że będzie bardziej pasować. Jak macie jakiś pomysł, jak podpisać jeszcze M1, to wpiszcie. Oczywiście wszystkie linie możecie podpisywać, jakie macie pomysły. Już nie mówiąc oczywiście, że jak chcecie, to mogę waszymi nickami czy tak dalej ponazywać ulice, aleje i tak dalej, bo fajnie, fajnie jak wygląda. No i tak, czym dzisiaj się zajmiemy? To oczywiście tym zielonym paskiem tam w rogu, w dolnym prawym rogu się nim na pewno zajmiemy. Ponadto zbudujemy w końcu nasz trolejbus, który tutaj już chwilę czeka sobie. Może przedłużymy sobie nasze metro, które tutaj było. Metro swoją nogą, nie wiem czy widzieliście to przed chwilą. Ja trochę sobie wydłużyłem, ono teraz ma tu jeszcze jedną stację i ona działa. Okazało się, że po prostu... No tak, zobaczcie, tutaj nikt nie jedzie faktycznie do tej stacji. Tutaj też nikt nie jedzie do tej stacji, ale ona tutaj działa. Oni tutaj, jak ktoś chce, to faktycznie dojść do tej stacji i oni wchodzą. Czyli to nie jest tak, że faktycznie nie mają jak oni dojść do niej, tylko oni po prostu nie chcą. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą stację metra. Ale może jak sobie to wydłużymy trochę bardziej, to może będzie więcej osób? Nie wiem, zobaczymy. Ale czym się dzisiaj zajmiemy? No to zaraz zobaczycie. Patrzcie, wchodzimy sobie w takie budynki. Tu jest akurat, ten się nie tyczy, ten też się nie tyczy, chodzi mi o te budynki. Patrzcie. Czekaj, co? Ktoś musiał przejechać przez wszystkie nasze te. O, tutaj jest, tu jest na pełne i tu jest prawie pełny. Co to oznacza? To oznacza, iż nasze targi rybne, które mamy w mieście, mamy takie trzy. Jest jeden, dwa i tu był trzeci, tu. One wchodzą na pełną parę, ale to nie jest tak, że my, to jest jedyny sposób na pozyskiwanie surowców z ryby. My mamy drugi jeszcze sposób i my sobie dzisiaj go postawimy. Gdzie? Tutaj, tu go sobie postawimy, tu akurat ładnie na ulicy się tutaj składają, więc może dosyć to ciekawie wyglądać. I od razu mówię, to będzie przetwórnia rybna. Także to jest coś, co będziemy sobie tutaj budować niedaleko naszego handlu, więc nie będą mieli blisko do pracy i sklepów. I od razu tłumaczę, tak, tutaj się trochę to zmieni. Jak widzicie, aktualnie tu jest pęta tramwajowa, przymusowa właściwie. Mamy naszą tutaj aleję i mamy połączenie alei. Raz, dwa, tu będzie trzecia, czwarta, piąta, szósta. Co to może znaczyć? To może znaczyć, że zrobimy perpetuum mobile i SimCity 2000 wybucha, bo zrobimy tutaj skrzyżowanie dla sześciu wjazdów. Albo robimy coś bardziej sensownego i robimy tutaj rondo. Powstanie tutaj rondo dużych rozmiarów, gdzie na środku, nie inaczej, powstanie nasza pętla bambajowa. Ale to nie jest tak, że ona tam będzie tylko i wyłącznie taka pętla. To będzie coś większego. W sensie tak, na tyle chcę zrobić to duże, że po środku spokojnie powstawię pętlę. W miarę możliwości postawiłbym tam również stację metra. Nie wiem jak z tym wyjdzie. Podziemną oczywiście. I do ideału by mi tylko brakowało tam jeszcze stacji przyszłościowej, jak przyszłościowej, ale możliwości tam postawienia pestki na środku. Zobaczymy, czy się uda. Jeżeli tak, to byłoby cudne. Także to jest w międzyczasie, będę musiał wybudować. Ale nie mówię w międzyczasie, ponieważ chciałbym się najpierw zająć tym naszym przetwarzaniem ryb i tymi mieszkaniami. Także zacznijmy od mieszkań, bo popyt jest ulotny. Przyspieszmy sobie czas, będziemy mieli więcej pieniędzy jeszcze.
No i co? Zacznijmy sobie od jakiejś tam prostej dzielnicy mieszkalnej. Oczywiście wzdłuż kratek, bo kto nie lubi kratek, ten wiadomo kim jest. Obok naszego cmentarza, ja przypominam, w tym sezonie serii nie będziemy burzyć żadnych cmentarzy. Będziemy robić coś, czego się normalnie nie robi, czyli cmentarze pełną palą i tak dalej, więc proszę bardzo. To byśmy sobie to zrobili. Czekaj, czy ta droga skręca? Nie, ale jest dosyć dziwnie blisko tej alei. Dziwne. Bardzo dziwne, musiałem mieć jakiś pretekst, bo tam jest schron i tak dalej. I ta cała plejada gwiazd, no dobra. O, udało się postawić ładnie. Dobra, i to sobie podłączyliśmy. Na razie coś takiego i proszę to mi zapełnić mieszkańcami. Tu nawet nie będę na razie żadnych żabek wstawiać. Coś, żabkę sobie postawimy, ale na razie jedną tutaj. I jak coś, to ona będzie się tutaj rozwijać. Nie wiem, czy żabka, czy karpuś się buduje. Zobaczymy, tak? Szkoda, że nie ma modów polskich, żeby takie sklepy właśnie powstawać. To byłoby ciekawe. Dalej, co my tu mamy? Nasz punkt poboru pod ładnie zarabia. No dobrze, robi się dzień. To jest zawsze dobra nowina. Czy mamy coś jeszcze konkretnego z tej strony, żeby podrobić? Chyba nie. Lebym sobie tego popatrzył, jak tam jest nasz tutaj ruch. Ruch jest dobry. Chociaż czasami nielogiczny, ale to akurat wiadomo. Dobrze, drugą rzeczą, jaką chciałem na pewno dzisiaj zrobić, to jest ten trolejbus. I bym go puścił sobie tutaj jakoś tak mniej więcej. W sensie, bo ja już tutaj miałem jakiś plan. Ale jak wiadomo, jak to jest z planem, kiedy się nie gra chwilę. A że ja te odcinki nagrywam ostatnio raz na tydzień, no to to podchodzi pod kategorię grałem ostatnio niedawno. Bardzo niedawno. Więc sobie puścimy na razie tak, nasz trolejbus w jakiś taki sposób. Sobie puścimy dwie linie. Jedną puścimy w ten sposób, w sensie tak, bo kolejna linia jest tutaj. O, tu właśnie, dokładnie. Ja bym jakoś się chciał tu podciągnąć, żeby tu wjeżdżała ta trolejbusowa. Nie wiem jak. Bo po drodze są tory tramwajowe, co nie? To jest lekki problemik. Ale gdyby mi się tu udało zrobić. Bo na prostym chyba mi się nie uda, no niestety. Ale coś takiego, żeby mi to skręciło i wjechało w tunel. To jako tako by to jeszcze wyglądało. I nasz trolejbus jadący tak. No wiem, że mieszkańcy będą zachwyceni, jak im tutaj zlikwiduje drzewka. Zawsze się wtedy cieszą, naprawdę mówię, że oni zawsze się wtedy cieszą. I my tu sobie się skręcili, tu mam drzewka zrzucą. Proszę bardzo. No i nasz trolejbus, oczywiście byśmy sobie tu zrobili pętlę. Taką dużą, bo chyba tam dalej dołem nie będę nigdzie jechać. A nawet jeśli to... nie wiem. To nie wiem. No także, proszę bardzo, tu będzie taka prosta pętla. To jest tak, czy tu dobrze powstało to wszystko? Nawet dobrze powstało. Dobra, to jest dobrze. I teraz tak. Tu są drzewka na tej alei, nie chciałbym tego zbytnio likwidować. Więc nasz ten autobus, ten drugi, pojedzie sobie tutaj. Tu. Na główny cmentarz, w sumie to nie jest zły pomysł. Ta ulica tutaj powstaje nam głównie jako taka główna w końcu wyszła. Więc my ją też zmienimy taką główniejszą. Wprowadzając, proszę bardzo, takie tutaj sygnalizacje. Trochę może mi to pomoże. A tutaj, ponieważ tu są przystanki dla tych naszych autobusów i tak dalej, to będzie aleja rowerowa przy okazji. Chyba sądzę, że to może być dobre rozwiązanie, więc proszę bardzo. No, czy to jest sygnalizacja? Nie, nie ma. To dobrze. I zobaczcie, jak ładnie nasz popyt wyrównaliśmy. Oj, przemysł by się chciał budować. No, tego dawno nie było. Tak, tu mamy nasz duży schron, bibliotekę i tak dalej. Tu jest ten nasz drugi trolejbus, to ten pierwszy będzie sobie tutaj jechać dalej. No jakby nie patrzeć, nie możemy tu sobie skręcić, co nie? Co nie? Tu nie możemy sobie skręcić. Więc... o, tutaj widzę, że się nie pobudowało. Bo coś mu się strefy rozjechało, dlatego się nie chciało budować. To tutaj zrobimy sobie jeszcze i tutaj też będzie już kolejna strefa. Tutaj jakiś taki dziwny sklepik też się może postawić jak coś. Zapraszamy serdecznie. I oczywiście nasze budynki. Dobra. No i tutaj nasz trolejbus. To nie wiem. Głównie dlaczego chcę go podłączyć z tą linią. Ponieważ po pierwsze tu mamy już zajezdnię. No co nie? Nie będę musiał postawić tej kolejnej dla tej całej sekcji. To byłoby co najmniej przyjemne. Wiadomo, że one będą musiały i tak zjeżdżać i ten teges, ale to będzie lepsze. Także tak, ten trolejbus na razie tutaj dojeżdża do tego rejonu. Ten sobie tutaj będzie odbijać w tą stronę. No i właściwie jeden i drugi tu musi mieć chwilową pętlę, bo nie mam pomysłów dalej jak je tutaj przeciągnąć. Więc
Coś tak, ten tu będzie mieć nawet skromniejszą pętlę, bo po prostu zamkniemy na tym rejonie. I jeżeli by mi się udało, to bym ją zrobił jak najmniejszą, czyli coś takiego. Czyli najmniejszy rondo, jaki możecie zrobić w Skylinesach. A nie, nie wejdzie mi je. A, mówię, bo przesadziłem. Trzeba najpierw zrobić tak i wtedy to mi wchodzi. Przecież nie. Nie jestem tu w stanie zrobić najmniejszego, no trudno. To zrobimy takie trochę większe. No cóż. No cóż, niestety, ale to mi się nie udało pokazać. I stąd tutaj jakiś, o coś ten teges. No to nie jest jeszcze, aż taka złota pętla i tu będzie się zawracać. Prądu nie macie, Faktycznie nie mają prądu. Możemy postawić elektrownię geotermalną, która da nam 80 W, albo wieżę słoneczną, która kosztuje porównywalnie, a władne robi wrażenie. Czy ta jest głośniejsza? Nie, one są tak samo głośne. To nie wiem czemu. Chyba, że ktoś chce mieć wybór, to wtedy tak. Także bardzo taki słup do światła, do słońca i mogę przy okazji sobie zjechać z podatków na prąd. O, właśnie. Przypomniało mi aż to o jednej rzeczy, którą mieliśmy zrobić. To postawimy od razu teraz w międzyczasie, czyli nasz warsztat dla dróg. Nasze drogi w naszym mieście są w tak tragicznym stanie, więc proszę bardzo, ZDM by się przydało postawić. ZDM damy mu na razie dwie siedziby. Jedna będzie tutaj w miarę w centrum miasta. I druga tutaj przy wylocie, w sensie przy wylocie, tutaj bardziej taka schowana. Oni będą się rozjeżdżać na całe miasto, będą nam naprawiać ulice. Zresztą zaraz możecie zobaczyć. O, proszę bardzo, samochodzik. Co nie? I teraz wychodzimy z niego. Nie to. Cyk. Mapy, drogi. Ojejku. Daleko to jest. I proszę bardzo, widzimy jak on naprawia nam powoli ulicę. Zmieniają się na zielone, zobaczcie. Po kolei i za nim. On tylko sobie tak jeździ i wszyscy są happy. Więc proszę bardzo, w ten oto i wspaniały sposób będziemy sobie teraz jeździć i naprawiać ulicę. Wtedy szybciej pojazdy mogą po nich jeździć i tak dalej. Więc w sumie same pozytywy. Dobrze, także tak zrobiliśmy. Ten trolejbus, no jakoś trzeba było go tu podłączyć. Dobrze, tu jest ten zjazd. A, i drugą pętlę musimy zrobić. Dobra, to zróbmy jeszcze drugą pętlę najpierw. Właśnie tutaj się już nam coś, jakiś budynek wybudował, zobaczcie, no. Ledwo co postawiliśmy, a tutaj już budynki postawiłem. Dobra. Chyba, żeby mi się to udało zrobić takie krótkie. No, właściwie nie wyglądało to aż tak dobrze. Nie wyglądało to aż tak dobrze jak na obrazkach. O, teraz wygląda lepiej. No ale dobra, to tak czy siak jest chwilowa pętla tymczasowa. Dobrze, ty potrzebujesz wody, a wody wy tu faktycznie już możecie nie mieć na tym odcinku. No dobra. Ale już wodę wy właściwie będziecie mieli, bo właściwie już ją macie, więc happy tylko i wyłącznie. Proszę mi tu pokazywać dobre buźki, że to jest świetny burmistrz i chcecie tutaj mieszkać dalej i dłużej. Dobrze, tu jest Żabson i dookoła Żabsona będą się budować oczywiście mieszkańcy. I tutaj, ponieważ tam jest jeden Żabson, to tu będzie drugi jakiś schowany. Dobra, także to mamy porobione. I teraz wystarczyłoby podłączyć to wszystko do naszej linii. Póki co nie mam konkretnych pomysłów, jak puścić tą linię. To znaczy tylko jedno, no musimy jakkolwiek ją puścić. I od razu mówię, to nie będzie jakieś przedłużenie jednej z tych linii, które tutaj już mamy. Chociaż w teorii nie byłoby to złe rozwiązanie, jakby puścić jedno z tych linii. Nie, wiecie co, nie, my tu zrobimy sobie tę osobną w ogóle linię. I tak, ten tu przejedzie sobie dużo dołem, ale nie przyzwyczajajcie się, to jest tylko i wyłącznie chwilowe, ponieważ tutaj, no wiecie co się będzie działo, to jeszcze sobie budujmy kawałek tego tunelu. Ponieważ tutaj będą nasze całe ośrodki szkoleniowe i tak dalej. No w sumie dosyć dużo obiektów do przyszłych tej zabudowy. Więc dlatego to tak będzie wyglądać. I nasz trolejbus, jakbyśmy sobie weszli w mapę tą trolejbusową. Coś, nie ma mapy trolejbusowej, jest tylko mapa komunikacji. Ale zawsze coś. To tak, czy my możemy tu coś zrobić, jakąś sensowną pętlę, żebyś mi tu robił sensowną pętlę? Nie za bardzo. Powiadasz, że nie za bardzo, no cóż. Trochę szkoda. Ale, no nie mamy wyboru.
No to będziesz robić sobie po prostu taką zwykłą pętelkę tutaj dookoła tego i tutaj z jednym przystankiem. A, bo tu nie masz zbytnio miejsc na przystanek. Tego nie przewidziałem. A nie, no dobra, jakoś tutaj zmieścimy gdzieś. Tutaj byśmy sobie zbili przystanek, to chyba nie będzie problematyczny duży. To chyba nie będzie duży problem. Tu sobie skręcisz, no i tak, tamta linia będzie jechać prosto, ta sobie tutaj będzie skręcać. No i na pewno pierwszą nowy budynek, węzeł metro. Dobrze, spokojnie, spokojnie, może poczekać. Jak chocha, to poczeka. Tu sobie dajmy. Tu przystanki. Czy on będzie dobry, czy nie? Próbuję go zrobić dalej. Nie. Tu może być. Tu sobie wtedy zrobimy jeszcze. Tutaj. No i tu będzie taki jeden. Już kolejnego tu nie będę stawiać, bo nie ma sensu. No i wyjedziesz sobie gdzieś w rejonie tego przystanku. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie z łączeniem z tego wszystkiego. No i ponieważ to się pozmieniało, to będziesz mieć tu kolejny przystanek. Tu dosyć blisko. No i już następny na swojej linii. Także tak, tu nam się robi taki hub trolejbusowy, a ponieważ dobrze wiecie, że trolejbusy nie mają jako takich hubów, to musimy robić takie cuda. Swoją drogą, zobaczcie, jaki tu jest duży ruch. Nie wiem, skąd to nie. A, ewidentnie mam wyłączonych pieszych. Tak, dokładnie. Skąd oni idą tak? Nie wiem, ale chyba ten handel tutaj kwitnie. I ten trolejbus również. 110 osób tutaj czeka. To ja bym zwiększył tutaj częstotliwość tego trolejbusu. Ewidentnie, no, zwiększyliśmy to, robi się nam noc już. To wydaje mi się, że te noce to. O, jest kolor trolejbusowy taki. I już jest trochę chętnych. My go sobie już zwiększymy na 125%. Bo pewnie ludzie już tutaj zaczynają powoli się na niego czekać. Bo tu nie ma komunikacji innej, więc nawet nie będę nic mówić. Dobrze, to tak, zaczniemy sobie teraz tą linię budować, tą drugą. Budować, w sensie budować to może trochę zbyt dużo powiedziane. A, no i teraz zobaczyłem, że wybudowałem błędnie tą linię. That is quite problematic. No dobrze, no to musimy to pozmieniać. Szkoda. Szkoda, bo mi się już podobało. Dobra. To dotąd będziesz dojeżdżać. No i tu będą kolejne przystanki. Czyli tu i tu. Te są trochę daleko od siebie, no ale. No ale już niech będzie. Ujdzie w planiu. Dalej tutaj na pewno jeden. Tak, ja się staram, żeby się po skrzyżowaniach przystanki tutaj autobusowe, jak i autobusowe, bo to takie ma tam przyczyny technologiczne i tak dalej. To wszystko ma swoje faktyczne tutaj przyczyny, czemu to tak wygląda, nie inaczej. Spokojnie. Nie jest tak, że ja stawiam, jak mi się podoba. Wbrew pozorom nie. Dobrze, tu będzie przystanek i tu na razie będzie taki jeden na pętli. Dobrze, no i teraz mogę wybudować tą drugą linię, tak jak powinna wyglądać. Czyli stąd jedziesz, no i tak, oni się tu będą znowu cieszyć, bo im wraca linia, która jeszcze przed chwilą tutaj była jakaś. Co nie? W sumie się nawet nie dziwię. Faktycznie, no tutaj wraca. Dalej, tu będzie jeden przystanek, tu będzie niestety nietypowo trochę dalej. Przy schronie, szkoły i tak dalej, to wszystko jest dobrym pomysłem. Tutaj, no i jeden na pętli na razie. Na pętli będzie tu. Tu już będzie, damy sobie kolejny chyba. Tak? No właściwie to może być ten sam miejscu nawet tutaj. Tu, tu. Tutaj będzie. Ten przystanek tu musi być trochę dalej, tak to. A, tu nie mogę go postawić. To tu go postawię. No jak tu go nie mogę postawić, to tu go postawię. I ten będzie tutaj. No dobra. To się dobrze poukłada nam. I kolejny będzie tutaj. Dobra, to mamy dwie linie, też bardzo trolejbusowe. Już na dobry start. Jakoś tak to będzie działać. No, zobaczymy, jak ludzie będą z nich korzystać. Kojarzę, że z tego pierwszej linii trolejbusowej to już jest dosyć ładnie. Tutaj ludzie korzystają, a mamy driftera. Drifterzy są osoby, które nigdy nie kończą swojej trasy. Dobrze, to jest nasza nowa linia i ma dużo ludzi czekających. Gdzie jest to? Dużo ludzi chce pojechać do przemysłu, do handlu. Najwyraźniej ta linia, ta tramwajowa, nie ma aż tak dużego poparcia. Chociaż nie, też jest w niektórych przypadkach dosyć dużo jeździ. No dobra. No dobrze, niech będzie. Mnie tam nie przeszkadza. Może to być. O, to jest ta linia, też zbiera duże żniwa.
No dobrze. To dobrze, że ludzie korzystają z komunikacji. To jest zawsze pozytywna wiadomość. Dobrze, postawmy sobie tutaj nasze te przedsiębiorstwa i tak dalej. Ponieważ tutaj nie wiem, czy będę robić jakieś skrzyżowania, no to byśmy chyba zrobili takie z jedno. Dobrze, to sobie takie walniemy jedno. I wszystko będzie... bo tu będzie też druga droga obok. Nie, chciałbym się postarać ją taką zrobić. O, dokładnie. I obok niej będą te wszystkie budynki tutaj się budować. A właściwie ja je będę stawiać. Także tak, proszę bardzo. Przetwórnia rybna. My ją sobie trochę oddalimy od tego, ale ponieważ ta droga będzie jechać na pewno jeszcze dalej prosto. I obok niej będą jakieś przejścia dla pieszych, dla babajów i tak dalej. To bym sobie ją oddalił od takie jedną kratkę jeszcze. Tak, wygląda to jakby tam miała zaraz powstać aleja, ale spokojnie, tu jej nie będzie. Dobra, i tu będzie jeszcze jeden taki budynek. No będzie trochę tego przetwórni. No ale no cóż poradzisz. I tutaj jeszcze jeden. Dobra, to wygląda całkiem nieźle. No i tu możemy właściwie zrobić aleję. Czy będzie tu aleja? Oczywiście, że nie. Tu będzie zwykła ulica i obok niej multum ścieżek. Chociaż właściwie, jakbym bardzo chciał, mógł nawet zrobić coś takiego. To jest jedna z tych ciekawszych alei. Ale nie, oczywiście nie będziemy tutaj takich cudów wymyślać. Dobrze, tu jeżdżą nasze bambaje. To jest pewne. I się jeszcze nie zatrzymują, bo nie wiedzą, że się mogą zatrzymać. Czy ja mogę tutaj to sobie tak zrobić pięknie? No, tutaj mogę w tą stronę. I rozumiem, że tutaj... Tak, mamy tutaj zrobić przejście też na drugą stronę w sumie. Dobrze. To możemy sobie to na tym poziomie już utrzymać, bo nawet właściwie... Nawet właściwie mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. No i tutaj jak najkrótsze zejścia ścieżki, bo to zawsze ładnie tutaj to będzie łączyć się. I tak, czy one się połączyły? One się chyba połączyły. Nigdy nie wiadomo. Z góry wam mówię, one nigdy nie wiadomo, czy się połączyły, czy się nie połączyły. City Skylines. No i tak, tu sobie zrobimy zejście w dół. Później będzie wejście do góry od razu. Z jakąś tam odstępem. Tak, więc jeszcze to sobie skoordynuję ja dokładnie. Jakie tu będą odstępy, jak to będzie mniej więcej wyglądać i tak dalej. Teraz się zastanawiam, czy ja trochę tego za blisko ten budynek nie postawiłem. No właśnie wydaje mi się, że on tu nie będzie mógł być zlokalizowany, bo będzie to nasze rondo i chyba tak będzie faktycznie. Nie, szkoda. No cóż. Ten budynek chyba się zdziwił, że miał jechać i nie ma gdzie pojechać. Tak, ewidentnie. Dobrze. To podłączmy z prądem. A, bo oni nie mają żadnego innego połączenia z prądem. No zobaczcie, proszę bardzo. Nie, to oni muszą mieć jakąś jeszcze drugą opcję. Od tej strony sobie zrobimy podłączenie, bo to jest, nie może, to tak nie może być, że z jednej strony mają tylko podłączenie i... A jak nie mają, to jest kicha. Nie, to tak nie może wyglądać. Jak bardzo byśmy nie chcieli utopić miasta, to tak nie możemy tego zrobić. Jednej części miasta w sensie. To tak to nie może wyglądać. Dobrze, proszę bardzo. Oni mają teraz od drugiej strony prąd. I mogę wyburzyć pełnoprawnie tą część z prądem i to mnie bardzo cieszy, bo nie mam takich głupich drutów. Dobrze, przystanki tramwajowe. Tutaj na pewno trzeba byłoby zrobić, zanim zapomnę. Przystanki tramwajowe są z kolei przed. I chyba to będzie nawet całkiem ładnie wyglądać. Tu wtedy by się przydał jeszcze jeden, ale no nie ma. Ale no niestety go nie ma. Dobrze, no i tu ponieważ to są te przystanki, takie te specyficzne, to ja sobie go tutaj ładnie poddepnę. A co nie, jeszcze w jakiś taki sposób. Ale my sobie go podepniemy trochę w inny sposób. Czy on będzie tak jak to przed chwilą było widać, tak jak to było widać przed chwilą na obrazku. Ale on tu sobie będzie zjeżdżać tylko. Nie chcę zjechać. Nie chcę zjechać, a to dziwne. Dobrze, to sobie zrobimy taki krótki w takim razie. I tutaj sobie zrobimy zjazd. Bo ja chcę koniecznie, żeby było połączenie po prostu i z jedną, i z drugą częścią. Bo inaczej to mogą być problemy. A, no i tutaj nie ma zejścia, to w sumie tu może być takie zwykłe zejście. Dobra, tu będzie takie. Natomiast tutaj już takiego zwykłego nie może być, ponieważ tu jest przystanek, a przystanek oznacza kłopoty. A przystanek oznacza to, że musimy zrobić dojście po prostu do niego z góry też. Więc proszę bardzo.
I tutaj sobie to podłączymy. No. Jako tako, zawsze coś. Tutaj zobaczymy, czy mi się uda zrobić pewien telik. Chyba nie. Chyba wiecie, co chciałem zrobić. Od środka chciałem podłączyć to. Ale z tego, co widzę, jakbym zrobił coś takiego, to Skyline sobie mi nigdy nie wyboczyło. Chociaż... Jeżeli Skylinesy może zostaną jeżeli je podejdziemy, to może się uda. Powiedzmy, żebyśmy sobie zrobili coś takiego. Next, tutaj sobie zejść takie do tego poziomu. I tu... jednak się nie chcą dać zajść od tyłu. No trudno. No trudno. Ja tu chcę zrobić krętę. Dobrze, jak tak szybko się nie da, to tak bym zrobił krętą. No i proszę bardzo, i mamy zejście. Dziwne jak dziwne, ale ładne po swojemu. Więc proszę bardzo. I mamy tutaj sobie takie zejście, więc w teorii ludzie... O, już z tego korzystają. Tak, na przystanki mogą wyjść, na inne strony. I trochę, że po środku jest to połączenie, też nie jest złe. Z tego, co mi się wydaje. I od razu tutaj im damy coś, czego nie było jeszcze w tej części miasta. I w ogóle w tym mieście jeszcze nie budowaliśmy tego typu budynków. To będzie coś takiego. Tu, uwaga. Raz, dwa, trzy. Ścieżka rowerowa, patrzy. Tak, my tu sobie zrobimy ścieżki rowerowe, ponieważ stwierdzam, iż one się mogą przydać. Zwłaszcza w takim rejonie. Tu sobie będzie w ten sposób to podłączymy. I do przemysłu też będzie to w formie dojazdu. Tak, widzę, że ewidentnie ten trolejbus to zyskał na bardzo dużej popularności. Tak, ponieważ tutaj jeszcze nie wiem, jak to podłączymy sobie. Sobie zrobimy taki na razie chwilowy dojazd. O, co nie? I tutaj to ona będzie jeszcze odjeżdżać na bok. Nie wiem, czy te rondo nam się uda zrobić. W sensie na timelapse on oczywiście będzie. Ale tak czy siak. I tutaj do trolejbus dojście. No, sądzę, że to może być całkiem. Zobaczmy, czy korzystają. Korzystają, już korzystają. Jest to pełną palą wykorzystywane. Co mnie oczywiście cieszy. Tu będą tylko se zwykłe, bez takich drzewek, niestety. No bo one tutaj mogą zacząć umierać w ogóle. Czy tramwaje z tego korzystają w przystanku? A, bo druga linia nie ma przystanku. Czy tu jest linia? No tu jest jedna. On gdzieś na trasę musiał wyjeżdżać. Okej. Dobrze, zobaczmy tylko szybko, jak wygląda linia trolejbusowa, bo już jest 27 minuta. Czyli idealny czas na timelapse'a. Dobra, to są trolejbusy. To tak. Patrzymy. Linia 4... Hello there. Hello there. 117 osób. 170 osób było jeszcze przed chwilą. Ludzie ewidentnie im się to nie podoba, że czekają, bo powoli znikają. Aha. Chyba im bardzo potrzebna jest komunikacja. No dobrze, to póki co tu będzie 200%. I linia 3, która też ma duże zapotrzebowanie z dojazdem na takiej linii. Tu już jest 200%. I 200 nie wyrobi. Ja tu widzę niezbędną potrzebę metra na tym odcinku, ale my je nie zrobimy na razie. Na razie tej potrzeby nie będziemy wykorzystywać. Dobrze, jeżeli zostanie nam chwilę czasu do 40 minut jeszcze w odcinku, to sobie pozwolimy. Pozwolimy sobie tutaj podłączyć tą część i tą część z metrem i zobaczymy, czy to jakkolwiek polepszy naszą gospodarkę. Ale daję małe. A, no i oczywiście piszcie w komentarzach, jak ma się nazywać te wielkie rondo, które tu zaraz zbuduję. Dobrze, bez zbędnego gadania, no, zaczynamy to robić. Postaram się zrobić, żeby jak najmniej gra była wstrzymana. Bo też nie wiem, czy pieniądze mi starczą, bo 300 tysięcy, to nie wiem, czy dużo na takie rondo.
Halo, halo. No jak widzicie, w międzyczasie podczas budowy udało mi się bić wielkie miasto. Daje nam to małą elektrownię słoneczną, międzynarodowy terminal, międzymiastowy terminal autokarowy, zakład przetwarzania odpadów, o i stacja przeładunku odpadów i węzeł autobus metro. Nie wiem, czy z tego ostatniego skorzystamy kiedykolwiek, chociaż może dla głównie połączenia metra. Czemu nie, bo jak on wygląda? Czekajcie, luknijmy. Węzeł, autobus, metro, to jest to. Tak, to jest ten, co jest właśnie jeden z ciekawszych. Bo ten jest z jedną linią, a ten jest z dwoma liniami. Właśnie taki węzeł z dwoma liniami to jest tylko to i lotnisko. A takie rzeczy się bardzo przydają.
No i mamy nasze rondo. Może tutaj z tej perspektywy go nie widać. I z tej też. Ale tak, po pierwsze co zrobiliśmy, mamy nową autostradę, tutaj się ciągnie od tej części. I tu omijamy całkowicie to nasze rondo. Taki bypass też stwierdzimy, że jest sensowny, ale przejdźmy do konkretów. Mamy nasze rondo. Normalnie bym mu poświęcił cały odcinek, gdybym zrobił z tego timelapsa i hyperlapsa i nie wiadomo co jeszcze. Ale wy macie łatwiej. To jest jeden odcinek, wszystko w jednym. I proszę bardzo, no jest to majstersztyk, jeżeli chodzi o systemy wód stadzienkowych i linie naszych tramwajowe. Jest tu od groma możliwości, które będą tramwaje i będą mogły jeździć przyszłe pętle. To, co tutaj widzicie, oczywiście nie ma miejsca dla pestki, tak, tego chyba nie muszę wam mówić, to jest tutaj po prostu tak to zrobione, żeby można było w wszelaki sposób powciskać tu nowe linie tramwajowe w przyszłości. To jest plan, to jest główne zadanie tego węzła. Czy spełni? Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, jak sądzicie. Ja mam nadzieję, że tak. No, natomiast coś, czego nie było wcześniej, to mamy tak, mamy zjazd tutaj, mamy tam dużą aleję, ona jest używana ewidentnie, bo tutaj zbyliśmy połączenie jeszcze autostradowe z tą częścią. Nasz trolejbus cały czas jest przepełniony, jeździ go 500% i jest w 100% wykorzystywany, więc całkiem nieźle. Swoją drogą, jeżeli nasza komunikacja jest tak dobrze wykorzystywana, to mam jedno pytanie. Czy my coś zarabiamy na tej komunikacji? Na trolejbusach zarabiamy 842 dolary. O kurczę. Wydajemy co łącznie, zarabiamy łącznie 3000, z czego 1700 na tramwajach z kolei zarabiamy, czyli też trochę więcej. Natomiast z tego co widzę, 7000 i tak nas to kosztuje. Co nie zmienia faktu, że dużo na tych trolejbusach zarabiamy. Metro to ledwo co działa. Więc nawet na jego temat to nawet nie będę mówić. I autobusy 60 są oczywiście te pozamiejskie. Także tak, tutaj jadą trolejbusy sobie tą drogą i tutaj jest nasz węzeł ten górny. Tu chyba z niego nikt nie korzysta aktualnie, tu nawet zrobiliśmy przejście, dołączenie i tak dalej. To jest głównie na razie chwilowe, później to będzie bardziej używane. A mamy wielkie przetwarzanie ryb, tak, na towary, więc to jest właściwie no mega, mega. Dalej nasz trolejbus tu wjeżdża sobie w tunel i tu wyjeżdża sobie, tak jak to było, tak już pozostało właściwie, więc no cóż. Dalej, to widzę, że jest nieużywane zejście, więc my zróbmy, żeby było używane, bo wydaje mi się, żeby się przydało takie coś. W tym rejonie zwłaszcza. Nie wiem, czy to, nie wiem, coś nie chce się podłączyć, ewidentnie, może zauważyliście. Patrzcie, jakkolwiek bym go nie podłączył. Tak, Skylinesy mają już swój koniec dnia. Już chcą odpoczywać. Znaczy nie, no za chwilę zainstaluję aktualizację do Skylinesu, by się jakaś pojawiła, ale powinno to jeszcze działać. No nie wiem, no ewidentnie nie chce się podłączyć. A co, jak sobie oddał, to się podłączy? Nie, bo nawet oddał się nie chce podłączyć. No to już jakiś większy problem tutaj logistyczny jest. Tak czy siak, nasz tutaj busek, o jak widzicie, tutaj właśnie wyjeżdża. I jego pierwszy przystankiem jest dopiero tutaj. Jest to chyba problematyczne, ale no cóż, to jest ten mega przystanek. No jak widzicie, tutaj jest dosyć duży ruch. Nasz węzeł jest obsługiwany przez dwie stacje metra. Udało się je tutaj wmontować. Jeden sklepik tutaj i drugi sklepik tu się jeszcze może wybudować. Jak widzicie, ruch pieszy jest duży, bym powiedział, nawet nie tyle co duży, co ogromny. Wszyscy oczywiście idą do tej głównej części, przesiadają. Dalej, tu jest ciekawostka, tu jest przystanek, wiem, bardzo małe miejsce, ale stwierdziłem, że on tutaj im będzie potrzebny ogólnie, żebym powiedziawszy. Dlatego jest tutaj i mają tak. Tu jest droga ślepa z przejściem dolnym do tej części. No i ogólnie rondo całkiem nieźle działa, jak widzicie, żadnych korków nie mamy i mam nadzieję, że jak będą wszystkie części działać, bo nie ukrywajmy, to jest na razie lightowa wersja, to będzie ładnie. Tu jest przyszły tramwaj, on nie będzie mieć dużego użytkowania, przynajmniej tak sądzę. On będzie się tu jakoś łączyć z tą częścią, to jest na razie taki po prostu łącznik, bym powiedział, ale jakby coś, już ma tutaj nawet włożenie i jest podpięty pod sieć. Dalej tutaj niestety, jak widzicie, jest to podpięte w jeden taki, bo już nie było miejsc, gdzie mógł wczepić te tramwaje. Naprawdę, tramwaje tu wjeżdżają prawie z każdej strony. Poza tą, bo tutaj są trolejbusy. Tak samo tu jest przyszłościowy zjazd. Ta ulica to w ogóle jest na razie tymczasówka, ale jest podpięta do naszej alei rowerowej i dzięki temu jest używana. Swoją drogą, nie wiem czy widzieliście, chyba nie widzieliście, aleja rowerowa jest bardzo używana. Bardzo. Dalej, co my tu jeszcze mamy, coś czego nie pokazywałem? Nasz trolejbus tutaj sobie robi zigzag, w sensie jakbyśmy znaopali jakiegoś, gdyby tu jechał faktycznie, bym wam pokazał, jakie on tutaj cuda robią, ale nie widzę żadnego trolejbusa. Tu jest najbliższy, ale on jeszcze ma przystanek po drodze, to jest najbliższy chyba.
Swanego z tych autobusów też dosyć dużo ludzi korzysta. No jest nawet 149 osób gdzieś oczekujących. Więc całkiem nieźle. Czekajcie, gdzie jest te 149 osób? 150 już. Tu? Ciekawe, bardzo ciekawe. Oni się tu chyba przesiadają z tych innych, z tego drugiego trolejbusa, dlatego. No i zobaczcie na ten nasz pantograf. No tu właściwie wychodzi prawie, że już poza oś, ale udało mu się oczywiście podpiąć. Tak, tu mamy wszystko to podczepiane. No i to właściwie tyle. Tak? Całkiem nieźle to poukładało się, bym powiedział. Naprawdę jestem zadowolony z tego. Ale postawiłem przy okazji jeszcze jedną szkołę i tutaj jest komisariat policji, bo nie mieliśmy jeszcze żadnego. No i gdzieś tam jeszcze jedna poczta, ale to wiadomo, to ważne obiekty. Dalej, jedną rzecz jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobimy. Niezależnie od tego, ile on już trwa. Pomijając to, że zarabiamy już właściwie, mamy milion prawie, czekajcie. Zobaczmy z ciekawości, mamy tutaj też cele w tym scenariuszu. Tak, kolejne będzie statki, dostaniemy. Powszechna edukacja, w sensie przepis i porty. I stacja uzdatniania wody, o to by się przydało. I zaawansowane eko wewnętrzne oczyszczalnia wody, dobra, to będziemy stawiać. Czy mamy milion? Mamy prawie milion. Mamy 23 tysiące na 150. I 365 osób już osiągnęło maksymalną długość życia. Czyli niedługo zaczną się robić deathway. Nie dobrze. Swoją drogą, my krematoriów nie mamy, dobra. Chciałem postawić jakieś krematorium, ale sobie się opamiętałem, że my w tym mieście robimy tylko cmentarze. Dobrze, mówiłem coś, że jeszcze coś trzeba zrobić na koniec dzisiejszego odcinka. I jest to... O, właśnie. Właśnie. O wilku mowa. Obiekt pełen. I obiekt będzie pełen. I ja nie zamierzam nic na ten temat zrobić. Jedyne, co to faktycznie będzie obok drugi cmentarz. Ciekawe, czy... W teorii mogę go po prostu wyłączyć, bo on i tak nie działa. Ale zmarli skremowani w ostatnim tygodniu. Tutaj też, co? Ciekawe, czy jak kliknę opróżni, to gdzie będą oni wyjeżdżać. Bo nie mamy żadnego innego krematorium na mieście. Pewnie będą jechać do innego cmentarza. Jednego Dobra, nieważne, nie będziemy tego oczywiście robić. Jedyne, co mnie teraz obchodzi, to metro. Metro jest nam tu potrzebne. Mamy tutaj jedną stację, jeszcze będzie tu jedna stacja. Po czym później nasze metro zrobi się siup, wjedzie w ten węzeł. Bo nie muszę wam mówić czemu. I wjedziemy sobie tutaj do naszej, tutaj całego węzła. Czemu? Bo oni potrzebują metra. Jak bardzo się nie opierałem temu, żeby go tutaj nie puścić. Nie wiem, czy koniecznie jest dobrym pomysłem, żeby go tutaj puszczać, czy nie lepiej było po prostu go puścić tutaj. Ale sądzę, że to będzie zbyt duży hub przeładunkowy ludzi na przyszłość i tak dalej, więc... No jest to potrzebne, niestety. Dobrze, zróbmy sobie tutaj tą stację w takim razie. To tak czy siak zrobimy. Dobrze, to tak. Jedyny sposób, jaki ja tutaj widzę pożyteczny, żeby postawić tą stację, to jest za pomocą drogi oczywiście takiej, a nie innej. I dobrze, tutaj nam ładnie to wchodzi. I powiedz, że tu też wchodzi ładnie stacja. No cudnie. Dobrze, zobaczmy, czy tu coś wywaliło się. Dobra. I jeszcze jedną rzecz zdechnijmy tylko w... O właśnie, nasz stan dróg. Tu jest kiepski, bo tam jest dosyć duży ruch i tu jest kiepski, bo tutaj nie ma żadnego. No dobrze, no jako tako sobie radzą. Kto wie, może powinienem postawić jeszcze jeden, a to postawimy jeszcze jeden dla świętego spokoju tutaj na skrzyżowaniu. To jakby coś będą mieli. Dobrze, wracamy do naszego metra. Tu jest jedna stacja i jedna tu już jest postawiona. To będzie ta tu. Ją włączymy, za chwilę do niej podłączymy, to wpuścimy, w sensie tunelu też będę budował. Kolejną stację bym postawił bardzo tu, tylko nas blisko, więc nie chcę go tu postawić. Postawimy sobie tutaj. Już trochę jest to daleko już. No jest to trochę daleko. W sensie, najlepiej było chyba tutaj by postawić, tak mi się wydaje, że najlepszą z opcji to jest właśnie postawienie na tej przekrzywionej drodze, bo po pierwsze jest przekrzywiona. Więc daje mi tu możliwości. W ogóle jakaś ta droga jest... Coś siatka jest w tej drodze zepsuta. Nie mogę pod żadnym z kątów postawić. Jeszcze zbyt strome zbocze, co? Jak tu może być zbyt strome zbocze? Okej, nie wiem. Chyba się nie dowiem z tego, co widzę. Dobrze, w takim razie... Bo tu mi chodziło głównie o to, żebym miał super przesiadki do trolejbusów, o. Ale akurat budynek się pali, to nawet nie mam jak tego postawić. Świetnie. Strategicznie. No dobrze, to skoro nie da się tego postawić w żaden inny sposób w tym rejonie, no to postawimy sobie go tutaj, stację. Gdzie kolejna, no musi być
prostu tutaj, obok naszego cmentarza. Czy w sensie może niekoniecznie aż tutaj, a na przykład tutaj? No oni będą na pewno zadowoleni. I zobaczymy, w sensie... To mi się nie podoba, jak to tak bardzo ostro skręciła ta stacja tutaj. Wiecie co, my tutaj sobie zrobimy... No, burza u mnie jest. Tak, tak tylko w międzyczasie. To jest, ja to zaraz postawię. No i z tym musieliśmy zrobić lekką korektę, tu była poprzednio stacja. Stacja tutaj kompletnie nie pasowała, może i dalej, będzie tutaj tramwaj bardziej używany. Natomiast czemu jej tutaj nie ma? No prosta przyczyna. Jak widzicie, tu jest dosyć duży spadek gruntu w dół. Na tyle duży, że nawet tutaj tuńczyk da się łowić. Co oznacza, iż jakby powiedzieć, metro też by musiało pójść na tyle w dół, że jest to niewykonalne, dlatego spuszliśmy inną drogą. Stacja jest tutaj jedna, po czym metro robi zygzaczek i dojeżdża do tej stacji naziemnej. To jest jeden z nielicznych momentów, kiedy faktycznie stacje naziemne i nadziemne się bardzo przydają. Tutaj akurat jest trochę bardziej faktycznie też na obrzeżach, więc nie źle w sumie. Teraz sobie przypomniałem, że to jest jeden budynek, który faktycznie jeszcze nie został ponownie podłączony, więc już to zmieniamy. Chodzi o naszą oczywiście kolej linową. Kolej linowa mi się bardzo podoba, że tutaj jest jako taki łącznik pomiędzy tymi różnymi częściami miasta i on bardzo tutaj dobrze działa na tej części, więc proszę bardzo, on tutaj sobie pozostanie, tylko jakbyśmy to go może zniżyli, bo nie jestem do końca przekonany, czy on musi być aż tak w kosmos wywalony, więc proszę bardzo, tu może być nawet na takiej wysokości. Natomiast tutaj bym już zjechał sobie, nie, tutaj też może być na takiej wysokości, już niech będzie, żeby byśmy dojechali, w sensie tak, na pewno bez słupka po drodze, bo to jest już jakiś kawałek gadżetów po drodze. Dobrze, proszę bardzo. Czekaj, chociaż nie, widzę, że byłoby lepiej, gdybyś tutaj nie zjeżdżał, a zjedziesz już na sam koniec. Tak, bo tak też czasami lubię tutaj. Dobra, tak czy siak, mamy naszą tutaj stację, czy ktoś z niej korzysta? Ktoś korzysta. Czy ktoś korzysta z tej stacji? Z tej, tak. Czy ktoś korzysta z tej stacji obok naszej pętli? Tak. Swoją drogą, nazwa dla tej pętli i nazwa dla tej pętli. Piszcie w komentarzach, wtedy nazwiemy tę pętlę. Dalej pytanie, czy ktoś korzysta z tej stacji? No i jak możecie zauważyć, tak, ta stacja działa w bardzo ciekawy sposób, jest podpięta do tego i działa, i działa, działa w 100%. Także to jest dobrze. Sprawdźmy dalej. No dalej sobie tutaj taki ładnie most przyłączyliśmy, ten metra. Wspólnego, nie wiem, czy wiecie, te szyny mi się strasznie podobają, zwłaszcza z tym płotkiem po bokach. Nie tylko czemu tutaj nie jest płotek podpięty, ale tak poza tym. Tutaj jest jeden z nielicznych przejazdów kolejowych, w sensie przejazdów metra. No i nie miałem po prostu jak tutaj inaczej z metra włożyć w dół, więc tutaj sobie wjeżdża nasze metro do dołu. W teorii mogło być ten dłuższy wyjazd zjazdu, ale już nie będzie. I wjeżdżamy na stację tutaj na dole. Jak widzicie, jest to ewidentnie stacja metra, która zainteresowała trochę mieszkańców. Dalej stacja jest tutaj, którą podpięliśmy i ona jest tak jak była, więc to działa dobrze. I ostatnia stacja jest tu faktycznie, jak chciałem, pod kątem, proszę bardzo. I to całkiem nieźle działa. Także tak, tu są też trolejbusy i to jest nasza chyba jedna z najbardziej używanych tych linii, tak? W tej odcinku do tego, bo do tego jest potrzebna ta druga stacja metra, która będzie jeszcze jechać przez tą część i dopiero tutaj. Więc zobaczymy sobie, tak? Na pewno będzie, pytanie kiedy i co i jak. Ewentualnie pociągi, pociągi też będą na pewno w tym mieście, więc... No, zerknijmy sobie, jak jest wykorzystanie metra na sam koniec dzisiejszego odcinka. To tak, mamy M2,
M1 może najpierw. M1 nie jest bardzo używana, ale na tyle dużo, że jest dobrze. Nie, to jakieś są kiepskie te dane z pasażerami. No dobra. Natomiast M2 jest... Nie, to poczekaj. Ja się pogubiłem. M2 to jest ta krótka linia. Dobra, to pasowałoby. Faktycznie, M2 jest całkiem nieźle wykorzystywane. Na tyle, na jaką długość jest rozciągnięty. Natomiast M1, dlatego ma nieaktualne, ponieważ to jest ta nowa linia. I tutaj jeżdżą aktualnie dwa pociągi, my sobie podciągniemy to do trzech pociągów, żeby częstotliwość była całkiem niezła. No i tak, tu mamy 24 osoby, 47 tutaj jest, 55 i tutaj 8. Dalej na razie tutaj jak widzimy jest mało, tu jest 31, 16, 6, 0, 2, 0. No, więc całkiem nieźle, już coś. Zwanego tutaj są biura, tego też nie powiedziałem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, w taki dosyć duży nawet bym powiedział, wam się podobał. Zrobiliśmy głównie tą dzielnicę mieszkalną. Nie no, oczywiście też zrobiliśmy wielkie rondo tu po środku. Puściliśmy dalej naszą linię metra i ewidentnie jakaś linia bambajowa jest tutaj w dużym potrzasku i potrzebie. Ponadto zaczęliśmy przetwarzać nasze ryby na towicz. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!